Piątek na Pomorzu bardzo ciepły. Nadal synoptycy ostrzegają także przed burzami, które pojawią się również w weekend. O szczegółach już teraz Weronika Bigus. Dzień dobry Państwu. Pogodę nad Polską kształtuje rozległy obszar obniżonego ciśnienia, rozciągający się od kanału La Manche przez Europę Centralną, Bałkany i sięga aż po Morze Czarne. W ciągu kolejnej doby niewiele się zmieni. Wieczór na Pomorzu jeszcze lokalnie z burzami i przelotnym deszczem. W nocy już bez burz, a opady będą zanikać. Temperatura od 16 do maksymalnie 18 stopni. Wiatr wieczorem na wybrzeżu umiarkowany, następnie w całym regionie słaby. Ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali i waha się. Jutro poranek przyjemny, pogodny. W ciągu dnia będzie pojawiać się coraz więcej chmur, także tych burzowych. Prognozujemy również przelotne opady deszczu, lokalnie opady gradu. Termometry pokażą od 21 stopni na Półwyspie Helskim, 25 stopni w Trójmieście. Najcieplej będzie w Kościerzynie i w Kwidzynie, tutaj 28 stopni. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-wschodni, skręcający na wschodni o sile do 5 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie ze wschodu z siłą do 4 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.